A my dziękujmy Bogu za to, co mamy. Nie zniszczmy tej wartości. Żebyśmy zawsze mogli powiedzieć, testament, który otrzymaliśmy od naszych ojców, nie zmarnowaliśmy, ale wzięliśmy za niego odpowiedzialność i obyśmy zdali, choćby z bardzo dobrym wynikiem, już nie mówię celującym, bardzo dobrym wynikiem, ten egzamin obrony naszej ojczyzny po to, żebyśmy tych wartości nie zmarnowali. A na tych wszystkich nieraz naszych słabościach budujmy zwycięstwa i odnośmy je. Niech właśnie te postacie, Żwirko i Figura, są dla nas inspiracją do tego, że nawet jeśli są porażki, to możemy je przebić zwycięstwo. Więc lećmy przez życie i obyśmy nie tylko 42 godziny latali, ale lećmy nawet dłużej, całe życie, wzbijając się ponad wszystkie przeciwności do zwycięstwa i do radości. Amen. Szanowni Państwo, nie będę już imiennie wszystkich witał. Cieszę się, że zebrało się tutaj takie grono osób rzeczywiście zainteresowanych czczeniem pamięci tych dwóch wybitnych postaci. Że mamy zarówno przedstawicieli sił zbrojnych, instytucji państwowych, samorządowych i tu szczególnie cieszę się, że wśród nas jest pan starosta Biegun. Cieszę się, że mamy przedstawicieli Straży Granicznej, młodzież Liceum Dęblińskiego. Cieszę się, że mamy nauczycieli, harcerzy, przedstawicieli organizacji polskich. I cieszę się, że mamy także takich kapłanów. Pamięć nie ginie. To dlatego tu jesteśmy. To dlatego tu byliśmy i dlatego tu będziemy. Dwóch bohaterów. Zobaczcie Państwo, kapłan dzisiaj wspominał o Wiktorii Wileńskiej. To zwycięstwo różnie jest interpretowane. Byli tacy w dziejach, którzy się uśmiechali na wspomnienie tego sukcesu, który 100 lat później umożliwił agresorowi ze wschodu wyzwolenie się spod jarzma tureckiego i wgryzienie się w terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale to wydarzenie, szalanż, sukces polskich skrzydeł jest wydarzeniem niekwestionowalnym. Młode państwo, powstające przy wszystkich możliwych przeciwnościach, pozbawione uczciwych sojuszników, powstające wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim, było w stanie mieć takie sukcesy. A przecież nie są to wszystkie sukcesy. Żwirko i Figura nie zamykają i nie rozpoczynają katalogu polskich sukcesów dwudziestolecia międzywojennego. Ogromne osiągnięcia kultury, ogromne osiągnięcia przemysłu, od parowozów począwszy, po konstrukcję Rogalskiego, Wigury Drzewieckiego. Zastanawiałem się przez tyle lat, jaka siła stała za tym, że akurat w tym miejscu, 4 kilometry w linii prostej od terytorium, od granicy państwa polskiego, tych dwóch bohaterów, lot
dobiegł końca. Nie znajduję tej odpowiedzi. Ale pomimo tego, że nie znajduję tej odpowiedzi, byłem tu, jestem i będę. I mam nadzieję, że Państwo również będą tę pamięć czcili i też zawsze tu będą. W rozmowie z panem premierem Błaszczakiem zostałem upoważniony do tego, żeby wszystkim Państwu podziękować za obecność, pozdrowić i prosić o to, żebyśmy tu zawsze się spotykali 11 września. Dziękuję. Kompania Paśność na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania Polski! Kompania do sali honorowej, trzymaj! Ładnie! Salwo! Prezentuj broń! Na prawo, patrz!